arbitrem na konferencji prasowej w meczu Biegastych Raków Częstochowa. Wynik spotkania 2 do 1 dla drużyny gości. Przypomnę tylko frekwencję. Spotkanie oglądało 11 026 widzów. Z nami trenerze obu ekip i w pierwszej kolejności o pomyczową opinię poproszę trenera drużyny gości, pana Radosława Mączkowskiego. Dzień dobry Państwu. Trochę trudny początek dla nas, bo oczywiście te pierwsze minuty były trudne, sporo stałych fragmentów GTS i tutaj się wygraliśmy rzut karny i takie spotkanie, które sobie skomplikowaliśmy, bo wiedzieliśmy, że ten początek może być dla nas trudny, żeby się oswoić tutaj z tym fajnym miejscem, z tą publiką. W związku z tym było może trudno, ale fajnie, że zespół odrobił tą stratę. Myślę, że w drugiej połowie byliśmy zespołem, który realizował to, co trzeba, stwarzał sytuację, strzelił bramki, to jest najważniejsze. I dzięki temu mamy 3 punkty. Dziękuję. Trener GKS-u Tychyn, pan Kamil Kieraś. Powoli można mówić, dodać do słownika tutaj środowiska polskiego słowo kibic, że słowo kibic to nie jest takie puste słowo, tylko nabiera to bardzo dużego znaczenia. Taka liczba kibiców to jest ewenement, jeżeli chodzi o skalę drugoligową i na pewno kibice nie zawiedli, tak? Oni stanęli na wysokości zadania. My jako drużyna niestety zawiedliśmy w bardzo ważnym spotkaniu. Naszym celem było odnieść zwycięstwo i generalnie pierwsza połowa pokazywała, że ten kierunek, który obraliśmy, chcieliśmy dominować, chcieliśmy przejąć inicjatywę, stwarzać akcje, oddawać strzały i tak było w pierwszej połowie. To była połowa, w której zdobyliśmy bramkę. Bramkę zdobyliśmy w takim momencie, kiedy nakręcaliśmy się wieloma akcjami. To był taki finał, nagroda właśnie za ten dobry moment gry. I w pierwszej połowie sama końcówka to na pewno jeszcze była taka troszkę wymiana ciosów. Raków też w końcówce się odnalazł, ale też mieliśmy do samego końca swoje sytuacje. Przerwa, tak? Przerwa to jest jakiś moment, który był dla nas złym momentem, tak? Bo można powiedzieć, że drużyna na drugą połowę jak gdyby nie wyszła. Naszym celem było grać tak w pierwszej połowie, przejąć inicjatywę, zepchnąć drużynę gości na własną połowę i przejąć inicjatywę, żeby stwarzać kolejne sytuacje. Niestety nie zrealizowaliśmy tego planu. Trzeba sobie też jasno powiedzieć, w mojej drużynie jest dużo doświadczonych zawodników, dużo młodych zawodników, ale każdy z nich znalazł się tutaj po to, żeby być mężczyzną, tak? Wydaje mi się, że o awans walczą mężczyźni, ale w drugiej połowie ja tego nie widziałem. Wielu zawodników, nie będę teraz dobitnie tego analizował, ale mam zastrzeżenia do gry wielu zawodników i na pewno analiza to wskaże, że tak grać nie wolno i to jest nie do przyjęcia, żeby powiedzmy z takiej perspektywy pierwszej połowy, dobrej połowy, która wskazywała kierunek zwycięstwa, oddać inicjatywę, dać sobie w krótkim czasie strzelić 2 gole i przegrać mecz przy tak wspaniałej publiczności. Także mamy taki trudny moment, bo przegrywamy bardzo ważne spotkanie, ale wydaje mi się, że trzeba po męsku zmierzyć się z tą sytuacją i zastanowić się, jeżeli chodzi o personalia na najbliższe spotkanie. Dziękuję trenerze. Proszę o pytania. Pytanie o Warchoła. Miał minę w dzisiejszym meczu, prawda? Jak to się stało, że trafił do... Skąd pan wie, że miał minę? Od niego? Nie, dla mnie jest trening, bo trenuję i przygotowaliśmy się razem wspólnie do tego, że znamy pod uwagę to, czy zagra, zawsze decyduje ten końcowy moment pracy w tygodniu. Postawiliśmy na niego. Cieszę się, że dzisiaj mam te 2 bramki, jest bardzo ważne. Zwycięskie. Jak pan ją ocenił dzisiaj? No, myślę, że pozytywnie, bo na pewno miał trochę przerwy, jeżeli chodzi o rytm meczowy. Są młody zawodnik, jeszcze młodzieżowy, więc musimy tutaj umiejętnie go też wkomponować ten nasz zespół, bo też mamy sporo zmian rotacji. Też jest zespół i młody, i są doświadczeni zawodnicy, ale wiemy dobrze, że tych zmian też mieliśmy sporo w zespole.
i staramy się tutaj tak to układać, żeby grali ci, którzy są w tym najlepszym momencie. Akurat dzisiaj no, taka była decyzja. Cieszę się, że nie zawiódł, że potrafił się te ważne bramki tak trudny mecz strzelić. Jeszcze pytanie o też personalne, o Figla, jak pan ocenia jego dzisiejszą grę? Przepraszam, o Figiel. Myślę, że dobrze w drugiej połowie, szczególnie ta druga połowa była dla niego, no, to był taki Rafał, jakiego chcemy oglądać. I myślę, że już pokonał te swoje problemy takie, które cieszą mu ciążyły, to było widać w ostatnich też w ostatnim spotkaniu, no, ale takie jest życie. Myślę, że to dobry moment w tej drugiej połowie też było, że mamy tam teraz w środku zawodnika, który trafi sporo nam tutaj dać. Także myślę, że pokażę. Czy uraz Rafała to coś poważnego? Nie, myślę, że tam nie było żadnych sygnałów, że coś tam poważnego, po prostu gra kontaktowa, więc to się tak gdzieś, tak to wygląda na razie przynajmniej. No, zobaczymy, bo czas pokaże zawsze po paru godzinach wszystko, no, już dokładnie możemy powiedzieć. Na gorąco nic tam się nie dzieje. Czy mam jeszcze jakieś pytania do pana Kresia? Mówił pan o roku naszej, o tym, że kilka powinni dać mężczyźni i oni osiągają sukcesy. Dzisiaj tych mężczyzn zabrakło, jak to ktoś ładnie powiedział, chyba Fajdek i na ze świata, że zostawił jaja w hotelu. Dzisiaj te jaja zostały w szatni. Znaczy, no, trzeba po męsku to sobie powiedzieć, że drużyna została w szatni, no bo jeżeli mówimy o pierwszych 10 minutach, jeżeli padają męskie słowa tydzień temu, dwa tygodnie temu ze słów z ust zawodników, że drużyna walczy o nas, no to trzeba stawić temu czoła. To nie jest łatwa sprawa grać na czołowych miejscach, konsekwentnie zdobywać punkty, to jest coś takiego, co powiedzmy musi być budowane i to jest, musi mieć taką wielkość, tak? A tego tutaj nie było i tutaj na pewno trzeba się odnieść do takich walorów mentalnych, bo drużyna zawiodła ewidentnie, w 10 minut oddała to, co wypracowała w pierwszej połowie. Ciężko pracowała, bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że pierwsza połowa z naszym wydaniem była bardzo dobra, była bardzo szybka, realizowaliśmy założenia, ale zniweczyliśmy wszystko w 10 minut. Co prawda w drugiej połowie mieliśmy jeszcze takie, powiedzmy, dwie sytuacje po podaniu Radzewicza Okuniewicz, czy dwa stałe fragmenty tam, główka Tanżyny, ale było to za mało. Tu były warunki dzisiaj na boisku ku temu, żeby tego meczu już nie oddać, żeby zdobyć 3 punkty. To jest nasza wina, że spowodowaliśmy to, że drużyna Rakowa, która też ma swój potencjał, tak, bo to udowodniła na boisku, pozwoliliśmy tej drużynie te walory tutaj prezentować, a w pierwszej połowie wydaje mi się, że drużyna Rakowa też tego nie prezentowała, bo my umiejętnie, powiedzmy, te atuty ich wytrąciliśmy tym, że przejęliśmy inicjatywę. Także jeszcze raz powtarzam, tu trzeba do tego wszystkiego podejść po męsku i to musi być męska rozmowa. To nie może być tak, że po prostu mecz, taka porażka przychodzi sobie tak bez echa. A tak chyba dzień zachodni, panie trenerze, o tych męskich rozmowach mówimy. Zakładam, że u was w szatni taka w przerwie była męska, czy jakieś inne pana metody, żeby zmotywować drużynę, no bo Raków inny wrócił faktycznie z szatni. No tak, ale proszę też spojrzeć, musieliśmy zrobić się zmiany, trochę inaczej ustawiliśmy zespół, no to można się biczować w tą stronę czy w tą. Wiadomo, nie lubi przegrywać i liga jest też taka nieobliczalna, bo wiemy dobrze, że tutaj tych niespodzianek jest sporo i te zespoły, które no, nie kryją się z tym, że mówią, że walczą o nas, no, zawsze mają tą presję, zawsze mają to ciśnienie i te niespodzianki się pojawiają, także spokojnie myślę z tym i na pewno trzeba pracować dalej się. Zawsze oczywiście trzeba rozmawiać, bo wiadomo, jak jest z zawodnikami i myślę, że tutaj no, nie ma patentu na mądrość w tym momencie. Po prostu analiza i dalsza praca i myślę, że to jest najlepszy kierunek. Nie mamy więcej pytań, także dziękuję za konferencję. Dziękuję.